nie ma litości dla kierujących. Szanowni Państwo, zagrożeń naprawdę jest bardzo dużo i powodów wypadków drogowych też jest dużo. W tym roku zatrzymaliśmy 324 prawa jazdy, w tym 74 zajazdy po alkoholu i ponad 190 za przekroczenie prędkości o ponad 50 na godzinę w terenie zabudowanym. To jest też wszedł nowy przepis, to jest obligatoryjne zatrzymanie. Wydawana jest decyzja administracyjna starosty na zatrzymanie uprawnień na okres 3 miesięcy. Takich przypadków mieliśmy 190. Głównymi przyczynami zdarzeń wypadków drogowych, w pierwszej kolejności jest niedostosowanie prędkości. Niedostosowanie prędkości i naprawdę ten problem widzimy. Powiem Państwu dla ciekawości, ponieważ nasze działania represyjne wynikają z zagrożeń. I pomiary prędkości wykonujemy w miejscach właśnie szczególnie narażonych. Mogę Państwu powiedzieć, że za przekroczenie prędkości przez okres 11 miesięcy ujawniliśmy ponad 8 tysięcy wykroczeń za samo przekroczenie prędkości. Drugim głównym powodem jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych i niezachowanie bezpiecznej odległości. I faktycznie widzimy w wielu sytuacjach kierowcy naprawdę nie myślą, nie zwalniają. W Zamościu widzimy teraz problem też w konkretnych godzinach. Na przykład ulica Sadowa, tu już z panem komendantem też nieraz o tym rozmawialiśmy. Ulica Sadowa, Sadowa Pełowiaków, godzina 14-15. Ludzie kierują się w stronę Pełowiaków, stoi sznur samochodów, a piesi zza samochodów wychodzą na jezdnię. Pieszy uważa, że jest na przejściu dla pieszych, to oczywiście ma pierwszeństwo, ale wielu pieszych zachowuje się też nieracjonalnie. Wychodzą na środek, a lewym czy tam prawym pasem jedzie ciąg samochodów i dochodzi do różnych niebezpiecznych zdarzeń. Akurat wypadków teraz nie mieliśmy na tym przejściu dla pieszych. Mówię tutaj przy banku, o tym banku BBS, to jest to przejście. Ale systematycznie ustawiamy tam radiowóz nieoznakowany i po prostu nagrywamy zdarzenia, represjonujemy kierujących. Wiem, że mieliśmy takie przypadki, zatrzymywaliśmy prawo jazdy za spowodowanie rażącego niebezpieczeństwa. Jeżeli pieszy musi zahamować, musi odskoczyć, musi stanowczo zareagować, jest to spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. I na takie sytuacje zwracamy uwagę. Szanowni Państwo, mam ogólnie, jeszcze mogę Państwu powiedzieć, że do końca listopada zanotowaliśmy 79 wypadków drogowych. Z winy kierujących było 64 zdarzeń, z winy pieszych 9. Z winy pieszych, bo nie zawsze pieszy, który wchodzi na przejście dla pieszych, jest pokrzywdzony. On jest pokrzywdzony, bo dochodzi zazwyczaj do zdarzenia drogowego i to już takim z ciężkimi skutkami. Ale pieszy też powinien mieć świadomość tego, że wchodząc na przejście dla pieszych, musi naprawdę zrobić to rozsądnie. I tak jak już panowie też mówili, że w wielu sytuacjach strach, jeżeli kierowca się zatrzyma przed przejściem, a w lusterku widzimy, że z tyłu pędzi człowiek jak wariat. Są sytuacje takie, że naprawdę kierowcy nie wiedzą, jak się zachować. No ale niestety, no, większość z nas jesteśmy kierującymi i musimy do tego podchodzić bardzo rozważnie. I teraz tak, jeszcze Państwu podam parę cyferek. Z tych 64 zdarzeń z winy kierujących, do których doszło do wypadków drogowych, 20 zdarzeń było przez niedostosowanie prędkości. 20 przez niedostosowanie. 6 wypadków spowodowanych zostało przez nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu. I uważam, że to jest o 6 naprawdę za dużo. 18 wypadków z uwagi na nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. To są też ta jedna z głównych kategorii. Szanowni Państwo, mam tak naprawdę liczby wypadków na konkretnych ulicach. Ulicę Wyszyńskiego naprawdę traktujemy jako ulicę szczególnego zagrożenia. Może to jest kuriozalne, co mówię. Jest przy tym, przy ulicy Wyszyńskiego stoi oczywiście komenda policji. Aczkolwiek widzimy przez okna, że są naprawdę zdarzenia. Są zdarzenia kolizyjne, nawet w wielu sytuacjach przez okna natychmiast reagujemy. Nie mieliśmy bardzo poważnych zdarzeń i odpukać. Naprawdę nie mieliśmy. Na tym feralnym przejściu dla pieszych, gdzie zginął pana syn,
nie doszło do zdarzenia. W tym roku na ulicy Wyszyńskiego odnotowaliśmy dwa wypadki drogowe. Jedno tutaj na rondzie z ulicą Odrodzenia i drugie też na przejściu dla pieszych. Dziesięciolatek został potrącony przez samochód w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. No, na szczęście tylko okazało się, że stracił zęba, więc dziękujemy Bogu, że tylko tak się skończyło. Na ulicy Jana Pawła doszło do jednego wypadku, na dzieci Zamojszczyzny, do dwóch wypadków drogowych. Może jeszcze powiem, co to jest wypadek drogowy. Wypadek drogowy to jest zdarzenie, gdzie osoba, nieważne jaka, doznaje obrażeń ciała. Kolizja drogowa jest to zdarzenie, gdzie dochodzi tylko i wyłącznie do strat w mieniu. Powiem Państwu, że my zajmujemy się naprawdę wszystkimi zdarzeniami i wiele tych zdarzeń generuje nasz czas i naszą pracę. Kolizji średnio miesięcznie mamy 130. To jest naprawdę dużo. Mamy prawie 1500 kolizji przez 11 miesięcy. To zdarzenia generują pracę, generują dokumenty, generują to, że policjanci nie mogą w tym czasie nadzorować bezpieczeństwa, tylko po prostu zajmują się zdarzeniami, ale taką mamy pracę. Na ulicy Kińskiego mieliśmy dwa zdarzenia, na Legionów jedno, na Lubelskiej jedno, na Lwowskiej jedno, na Partyzantów jedno, na Piłsudskiego jedno, na Wyszyńskiego dwa, tak jak już powiedziałem. Szanowni Państwo, ewentualnie czekamy na pytania od Państwa. Chcę tylko jasno zasygnalizować, że naprawdę my codziennie zajmujemy się tym, żeby było bezpiecznie. Pan komendant mówił o kierowaniu wniosków. Jako Komenda Miejska Policji reagujemy na wszystkie zdarzenia, które mogą poprawić bezpieczeństwo. Już nie mówię pieszych, ogólnie nas wszystkich. Jesteśmy w stałym kontakcie, ja jako naczelnik ruchu drogowego jestem w stałym kontakcie z panem dyrektorem zarządu dróg grodzkich, panem Nowakiem. W wielu sytuacjach naprawdę problemy załatwiamy na telefon. Skierowaliśmy przez 11 miesięcy 20 wniosków do zarządców dróg, ogólnie mówię do zarządców dróg, o poprawę stanu bezpieczeństwa pieszych. Z bardzo różnym, ale widzimy naprawdę efekty pozytywne. Odmalowanie pasów, wymiana znaków, montaż oświetlenia, malowanie na czerwono ścieżek rowerowych. Naprawdę, jeśli chodzi o Zamość, to widzimy wielkie, wielkie postępy. Naprawdę współpraca z panem, z zarządem dróg grodzkich układa się znakomicie. Tak jak pan komendant już powiedział, mamy świadomość tego, że w wielu sytuacjach nie jesteśmy w stanie przeskoczyć problemów. Chodzi o finanse. My byśmy naprawdę chcieli, żeby były gładki nad każdym przejściem, ale mamy świadomość tego, że nie sporządzimy takiego wniosku, ponieważ nikt nam tego nie zrobi. Jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, o te przejścia 3D, jak najbardziej, Szanowni Państwo, podpisujemy się dwiema rękami, ale trzeba działać, żeby znaleźć sponsorów i żeby to zrobić. Chcemy, żeby naprawdę w Zamościu było bezpiecznie i staramy się to zrobić. Edukacja, uważam, jest najważniejsza. 68 spotkań edukacyjnych już przeprowadziliśmy. Tylko policjanci z ruchu drogowego, gdzie jeździmy do szkół, gdzie jeździmy do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, prowadzimy kursy z kierowcami, którzy tak w cudzysłowie zbijają punkty karne. Staramy się wszystkich uświadamiać, żeby zwracali szczególną uwagę na przejścia dla pieszych. Miejmy nadzieję, że ta nasza praca przyniesie efekt. Najważniejsze dla nas, już na koniec, Szanowni Państwo, najważniejsze dla nas to jest uświadamianie ludzi, młodzież, wszystkich i starszych, żeby kamizelki odblaskowe albo elementy odblaskowe, ogólnie już mówię o paskach, nosili zawsze, niezależnie czy to jest miasto, czy to jest teren niezabudowany. To jest prośba. Panie naczelniku, jeszcze jedno pytanie, bo z tych ulicach, które pan wymienił, mi zabrakło, tak nie wiem, czy może nie dosłyszałem, ulicy Dzieci Zamojszczyzny, a bardzo wiele sygnałów dostajemy od czytelników, że ta ulica jest dosyć niebezpieczna. Sadowa, tak? A okolice marketu Kastorama, gdzie jest bardzo trudno wyjechać. To już pan odpowiadam. Szkoda, że nie ma pana dyrektora Nowaka. Zapraszaliśmy dyrektora, no niestety. Szanowni Państwo, w tym roku, na, w
W tym roku na wiosnę, bo już jest grudzień, ale no tak, tak niestety wyszło i podejrzewam, że to były problemy finansowe. Miały być prowadzone inwestycje. Miała być przebudowa ulicy Królowej Jadwigi Dzieci Zamojszczyzny i Sadowa. Miały być ronda. Naprawdę te projekty już były podpisane przeze mnie, przez pana komendanta. Inwestycje naprawdę miały być wspaniałe, miały poprawiać bezpieczeństwo. No, to jest naprawdę niezależne od nas. Widzimy ostatnio problem na ulicy Sadowej Dzieci Zamojszczyzny. Sadowa Dzieci Zamojszczyzny. W tym momencie będzie przebudowywana jezdnia. Ode mnie w listopadzie albo w październiku, dokładnie też, szanowni państwo, nie pamiętam, być może nawet wcześniej, komendancie, wyszedł wniosek o zmianę oznaczenia. Ulica Sadowa Dzieci Zamojszczyzny. Tam jest znak ustąp pierwszeństwa. Wnioskowaliśmy o ustawienie stop i uwaga, wypadki. Wiem, że rozmawiałem z panem dyrektorem, miało to być realizowane. W tym momencie jest podpisany projekt na zmianę organizacji ruchu. Będzie ograniczenie prędkości czasowo, na razie do 50 na godzinę na Dzieci Zamojszczyzny w rejonie ulicy, w rejonie Kastorawy Królowej Jadwigi, ulicy Sadowej. Aczkolwiek jest to obwodnica Zamościa. Więc tak naprawdę no nie chcemy na stałe ograniczać tej prędkości, bo obwodnica no, powinna generować troszkę wyższą prędkość. Do wszystkich zdarzeń, bo tych zdarzeń kolizyjnych naprawdę mieliśmy wiele i były dwa wypadki na ulicy Sadowej. Do wszystkich zdarzeń dochodzi z uwagi na nieustąpienie pierwszeństwa wyjeżdżających z ulicy Sadowej. Kierowcy, którzy jeżdżą ulicą Dzieci Zamojszczyzny, no nie są winni tych zdarzeń. Aczkolwiek my już nie patrzymy na to, kto jest winny, tylko patrzymy, żeby nie dochodziło do tragicznych zdarzeń. Więc jest w planie przebudowa ulicy Dzieci Zamojszczyzny. Na chwilę obecną ma tam stanąć znak stop, jasny i czytelny. To czyni pan naczelnik, szanowni państwo, te wszystkie zdarzenia są naprawdę dogłębnie analizowane przez nas. My się nad każdym zdarzeniem pochylamy, prowadzimy rozmowy z zarządcami dróg, natomiast w przypadku wypadków drogowych zawiązywane są komisje specjalne, które po kolei analizują cały przebieg tego zdarzenia. I co możemy zrobić, aby w przyszłości uniknąć tego typu zdarzeń. Więc naprawdę każde zdarzenie jest dla nas problemem, daje nam sygnał, że taka